Dziękuję bardzo. Piękne wprowadzenie, ale zanim o tym wszystkim, to zacznę od pytania. Czy wiecie, kto ma Pulitzera, dwie nagrody Emmy i 3 Tony? Nie, nie, niestety nie ja. Jeszcze, przynajmniej jeszcze. Mowa tu o Linie Manuelu Mirandzie, czyli aktorowi, którego możecie znać z takich filmów jak Mary Poppins, czy serialu HBO Czarne Materie. Cofnijmy się jednak o 12 lat. Mamy rok 2009. Jerzy Buzek właśnie został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Na świecie panuje pandemia nowej grypy AH1N1, a Barack Obama właśnie wygrał pokojową Nagrodę Nobla. W tym samym roku prezydent Stanów Zjednoczonych organizuje wieczorek poetycki w Białym Domu i zaprasza na niego autora off-broadwayowskiego spektaklu pod tytułem In the Heights. Owym autorem jest właśnie Lin-Manuel Miranda i zostaje tam zaproszony po to, aby przedstawić piosenkę z właśnie tego musicalu. Dlatego wszyscy bardzo się dziwią, kiedy Lin staje na środku sceny, na której mieści się tylko on i pianino, przełyka głośno ślinę, patrzy po widowni i mówi, że dzisiaj zaprezentuje piosenkę z nowego musicalu. Musicalu, który opowie poprzez rap. Musicalu, który opowie o osobie uosabiającej według niego amerykański hip-hop, czyli pierwszym sekretarzu stanu sprzed 300 lat, Aleksandrze Hamiltonie. Brzmi absurdalnie, dlatego cała widownia, łącznie z Barackiem Obamą i jego żoną, zaczęła się śmiać. Dzisiaj Hamiltona możemy znać trochę inaczej, jako wielki sukces, ponieważ 6 lat później, w roku 2015, Hamilton debiutuje na Broadwayu i wygrywa nie tylko Grammy za najlepszą muzykę teatralną, ale również rekordową liczbę 16 nominacji do nagród Tony. Również w tym samym roku Barack Obama zaprasza ponownie Lina do Białego Domu i wita go słowami: 6 lat temu ten człowiek przyszedł tutaj i powiedział, że zaprezentuje nam swoją piosenkę o osobie uosabiającej hip-hop, Aleksandrze Hamiltonie. I kiedy Obama powiedział te słowa, również wszyscy się śmiali. Ale on na spokojnie stanął i powiedział: ja też się wtedy śmiałem. But who's laughing now? I widzicie, ta historia przez całe moje życie dodawała mi bardzo dużo otuchy, bo przez cały czas moim celem było to, żeby ludzie, których darzę szacunkiem, którzy są moimi autorytami, dali mi dojść do głosu. Poświęcili mi trochę swojej atencji, żeby jeszcze mimo młodego wieku usiąść przy tym metaforycznym stole dla dorosłych. Bo bardzo łatwo powiedzieć sobie, że nie jesteśmy wystarczająco ciekawi, interesujący, inteligentni, czy nawet wystarczająco wykształceni. No bo spójrzmy na mnie. Oto 3 powody, dla których nie warto mnie dzisiaj słuchać. Mam 24 lata, czyli pewnie mniej lub tyle samo, co większość z was tu zebranych. Dokładnie 1,5 roku temu skończyłem licencjat, a więc nie jestem żadnym wielkim uczonym. A do tego wszystkiego dopiero dwoma palcami u lewej stopy wszedłem do branży, o której będę wam dzisiaj opowiadał. To co? Kończymy? Jakbym tak do tego wszystkiego podchodził, to nigdy nie doszedłbym do tego miejsca, w którym się znajduję. Enough to nie tylko temat dzisiejszego wydarzenia, ale również słowo, które łączy wszystkie moje historie, o których dzisiaj będę wam opowiadał. Historie, które w 4 lata zmieniły mnie ze nieszczęśliwego studenta ekonomii w tego trochę niezdarnie uśmiechającego się chłopaka obsypanego mąką przez Agatę Kuleszę na planie swojego fabularnego debiutu. Ale zacznijmy od początku. Chciałbym cofnąć się do momentu, w którym siedziałem tutaj, na tej sali, mniej więcej pewnie gdzieś w tamtym rzędzie, nudząc się na lekcjach z podstaw prawa. Pewnie możecie się utożsamić. I to nie tak, że z tymi zajęciami było coś nie tak. Po prostu nie były dla mnie. Bo widzicie, pochodzę z rodziny, gdzie naukę stawia się na wysokim miejscu. Dlatego od zawsze chodziłem do dobrych szkół, dobrze się uczyłem i chodziłem na bardzo dużą ilość zajęć dodatkowych. Za co jestem strasznie wdzięczny moim rodzicom, bo bardzo szybko zdają sobie sprawę, że większości z nich nie znoszę. Zresztą po prostu nie były dla mnie, tak jak SGH, bo wiem, że SGH dla wielu ludzi jest przepustką do wielkiej kariery. Tylko ta kariera musi być waszym marzeniem. I tu przypomina mi się taka pewna historia, którą usłyszałem w jednym z wywiadów Quentina Tarantino. Reżyser powiedział, że za czasów, kiedy jeszcze pracował w wypożyczalni kaset wideo, Video Archives, zauważył jedną cechę wspólną u wszystkich swoich przyjaciół. Każdy z nich miał jakieś marzenie. Inni większe, drudzy mniejsze. Jeden z nich chciał być lekarzem, drugi prawnikiem, trzeci marzył o własnej stadninie koni. A ta praca w sklepie czy w wypożyczalni właśnie wideo była tym słynnym etapem przejściowym. Tylko wiecie, po 1,5 roku pojawił się awans. Z kasjera ci ludzie stawali się menadżerami sklepów.
pojawiały się pieniądze, które dawały im bardzo dogodne życie i wygodę, i bezpieczeństwo. A marzenia odchodziły gdzieś w zapomnienie. A kiedy kilka miesięcy czy lat później znowu zatliły się gdzieś tam z tyłu głowy, przychodził kolejny awans i złudne poczucie sukcesu. To, co wyróżniało Quentina od całej reszty, było to, że w odpowiednim momencie powiedział sobie enough, wystarczy. No ja to samo powiedziałem sobie po pierwszym roku studiów na tej uczelni. To było moje pierwsze enough. Enough, które nie ukrywam, spotkało się z nie do końca dużą aprobatą, ponieważ stwierdziłem, że pójdę za marzeniem o zostanie filmowcem. Wymarzyłem sobie wtedy kierunek na Uniwersytecie Westminsterskim, kierunek film, złożyłem wszystkie papiery i się na niego nie dostałem. To była pierwsza rzecz, która powiedziała mi, że może zanim wydam 150 tysięcy złotych na studia, powiem zdać sobie sprawę, jak złudne są te marzenia, podkulić ogonek, spakować walizki i wrócić do Warszawy. No ale podniosłem już nogę, więc stwierdziłem, że postawię też cały krok. Dostałem miejsce na tej samej uczelni, na podobnym kierunku, który oferował mi podobne możliwości rozwoju, no ale nie był moim celem. Ale zostawiona nami była otwarta pewna furtka. Jeżeli dobrze wypadnę na pierwszym roku, będę miał dobre oceny, to umożliwią mi przepisanie się na kierunek filmowy. Także z taką misją zacząłem studiować. I rzeczywiście na koniec pierwszego roku wyróżniałem się na tle innych studentów. Miałem lepsze oceny i stworzyłem lepsze projekty, a przynajmniej tak myślałem. Więc po raz kolejny złożyłem podanie na kurs filmowy, poprosiłem o przepisanie się i to wszystko po to, żeby dostać tego maila. Cześć Jan, dziękujemy za przesłanie nam swojego kwestionariusza. Przykro mi powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie zaoferować Ci miejsca na kursie filmowym. Najlepsze życzenia. Cztery linijki, żeby zakończyć marzenia. Wtedy bardzo przerażała mnie osłość tych słów. No i to był drugi raz, jak powiedziano mi, że nie nadaje się, żeby uczyć się tego, co chcę robić w przyszłości, więc jak tak naprawdę mogłem pomyśleć, że kiedyś będę mógł to robić? No i tu zaczęły się schody. Depresja, ataki paniki, łączenie studiów z pracą, której nienawidziłem i codziennie przyświecająca mi myśl o tym, że przegrałem życie. I mimo, że absurdalny może wydawać się fakt, że 21-latek studiujący na dobrej zagranicznej uczelni mówi komukolwiek, że przegrał życie, to była moja codzienność. Moja rzeczywistość, która obfitowała dziesiątkami, jak nie setkami wiadomości do moich przyjaciół i do mojej rodziny. I widzę z perspektywy czasu, że tego, co od nich oczekiwałem w tamtym momencie, było jakieś potwierdzenie moich obaw. Powiedzenie mi, że powinienem zrezygnować z marzeń. I gdyby to zrobili, to pewnie bym dzisiaj tutaj nie stał i jestem im bardzo wdzięczny. Co więcej, jedna z tych osób siedzi dzisiaj na tej sali, więc jest to duże przeżycie. Ale dzięki nim wszystkim znalazłem w sobie jakąś siłę, żeby działać dalej. Mimo, że ataki paniki nie minęły i wręcz się nasilały, to wróciłem na drugi rok studiów z pewną motywacją, żeby pokazać, co mogę osiągnąć. Moim pierwszym modułem na drugim roku był film dokumentalny z nagrodzonym brytyjskim odpowiednikiem Oscara, czyli nagrodą BAFTA, reżyserem telewizyjnym, który był dla mnie wielkim autorytetem. I naprawdę dawałem z siebie wszystko, żeby pokazać, że jestem godzien, żeby tam być i żeby osiągnąć kiedyś sukces. I byłem pewny, że poradziłem sobie świetnie. Dlatego bardzo mnie zdziwiło, kiedy na koniec dostałem tekstowy feedback podsumowujący całą moją pracę na tym module i pierwsze, co przeczytałem, to. A następnie to. I dla kontekstu, że tu chodzi o to, że jak przeczytałem to od mojego autorytetu, to zdałem sobie sprawę, że może nie ma sensu dalej się pchać, bo to już jest kolejny raz. Może nie mam przyszłości w tej branży. Może nie powinienem w niej pracować. Może nikt nie będzie chciał ze mną pracować. A potem rozwiał moje wątpliwości, bo mi to wprost napisał. Dla kontekstu powiem, że skonfrontowałem się z moim wykładowcą, porozmawiałem z nim i okazało się, że do takiej konkluzji doprowadziła go jedna konkretna sytuacja. Widzicie, takie niedokończone montaże naszych dokumentów pokazywaliśmy mu w małych pokojach montażowych. W tym, w którym ja akurat pracowałem, były trzy krzesła. Na jednym siedziałem ja, na dwóch innych koleżanki z grupy. Więc kiedy wykładowca wszedł do sali, to od razu wstałem, żeby ustąpić mu miejsca. Normalne, prawda? Tak wychowują nas rodzice. I co ciekawe, podczas naszej rozmowy później okazało się, że odebrał ten mój uczynek jako pokazanie, że nie liczę się z jego zdaniem, że chcę górować nad innymi. Absurd. Absurd, który nigdy nie został ze mną skonfrontowany i absurd, który teraz przelał się na mój akademicki feedback i już na zawsze pozostanie w moich papierach.
Był to kolejny moment, w którym, kolokwialnie mówiąc, dostałem w ryj. Ale jak mówił Rocky Balboa, nieważne ile razy staniesz w ryj, ile razy upadniesz na ziemię, ważne ile razy wstaniesz i będziesz szedł naprzód. No to wstałem. Otrzepałem się i szedłem dalej. Ale zauważyłem jedną rzecz, że mimo, że opowiadam wam tutaj o porażkach i o tym, że za każdym razem szedłem dalej, to zdałem sobie sprawę, że ten krok jest coraz bardziej chwiejny, coraz wolniejszy, ma coraz mniej pewności w sobie. I zrozumiałem, że istnieją dwie opcje. Albo daję sobie z tym wszystkim spokój, albo rozpędzam się i pomarzenia na pełnym rozpędzie. No, danie sobie spokój już nie było opcją, to dużo kasy poszło na studia, więc szedłem dalej. I to było moje drugie enough. Enough nie tylko mówiące o tym, że wystarczy mi już takiego traktowania mojej osoby, ale też enough mówiące o tym, że patrząc na to, co zrobiłem wcześniej, jakie rzeczy wyprodukowałem, jakie mam podejście do wszystkiego, co robię, jestem wystarczająco dobry, żeby osiągnąć sukces. I powiedziałem to sobie mimo tego, że wszystkich ludzi, których spotykałem wcześniej na swojej drodze, oni nie chcieli mnie słuchać. Niestety porażki kolejne czekały za rogiem. Przez kilka następnych lat próbowałem dostać się do drugiego etapu konkursu dla młodych filmowców Papaya Young Directors. Konkursu organizowanego przez firmę, która była moim celem jeszcze przed podjęciem studiów. Co ciekawe, współwłaściciel tej firmy, Kasper Sawicki, był pierwszą osobą, która kiedykolwiek dała mi dojść do głosu. I historia naszego poznania jest również ciekawa, ponieważ poznaliśmy się na warsztatach dla młodych ludzi w branży kreatywnej CNC. CNC to takie warsztaty, gdzie młodzi właśnie ludzie, którzy chcą dopiero zacząć, mogą spotkać się z liderami branży. Rekrutacja wygląda mniej więcej tak, że na stronę internetową przesyłacie swoje portfolio. Następnie, jeśli zostaniecie wybrani jako jedni z kilkudziesięciu szczęśliwców, zostajecie postawieni przed ekstremalnie ciężkim wyborem, bo wybieracie czterech spośród kilkudziesięciu specjalistów, z którymi chcecie porozmawiać. A do wyboru macie reżyserów, fotografów, grafików, producentów kreatywnych, dyrektorów kreatywnych, kogo chcecie sobie wymarzyć. I z każdym z nich macie dokładnie 5 minut. Więc trzeba bardzo dobrze zdywersyfikować wybory, jakie podejmujecie i z kim chcecie porozmawiać, żeby wziąć tego jak najwięcej. Ja wiedziałem, po co tam jestem, więc kiedy to pytanie pojawiło się przed moimi oczami, oczywiste było dla mnie to, że na pierwszym miejscu będzie Kasper Sawicki, prawda? I mimo, że opowiadam wam tutaj, że porażki dużo mnie nauczyły, to nie chciałem ponieść kolejnej, dlatego na wszystkich kolejnych miejscach również pojawił się Kasper. I na szczęście nikt nie wziął mnie za psychopatę i dali mi się z nim spotkać i porozmawiać. I Kasper był pierwszą osobą, która wytłumaczyła mi, że przy odpowiednim zagospodarowaniu moje wady mogą być bardzo silnymi atutami. I czy tak kończy się ta historia? Czy Kasper zgarnął mnie zapłakanego z ulicy i uczynił młodym reżyserem? Nie do końca. Ale dokładnie półtora roku temu dał mi szansę. Zaoferował mi pracę jako content creator, czyli osoba tworząca materiały na social media firmy. I ta pozycja nie była moim celem, ale dała mi coś niesamowitego. Pozwoliła mi obcować z ludźmi, którzy cenili mój głos. Dzięki temu ten głos z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień stał się coraz pewniejszy, coraz silniejszy. Po paru tygodniach zacząłem wygłaszać swoje własne propozycje, swoje własne pomysły, a w pewnym momencie byłem już tak dobrze i byłem tak pewny siebie, że poszedłem do Kacpra i uderzyłem do niego z pomysłem na film. Wiecie co? Posłuchał. Co więcej, chciał słuchać dalej. Wytłumaczył mi wtedy, że siłą mojej osoby są właśnie te niedoskonałości. To niedoświadczenie i pewnego rodzaju naiwność. Właśnie te cechy pozwoliły mi wraz z amerykańskim scenarzystą Charlesem Spano stworzyć scenariusz do pierwszego fabularnego serialu Papaya Film, w którym zagrały wielkie gwiazdy polskiego kina, a który wyreżyserowałem parę miesięcy temu. To było trzecie enough. Enough usłyszane od innej osoby tym razem, bo to Kasper powiedział mi wtedy, że jestem wystarczająco dobry, aby osiągnąć sukces. I ta historia bardzo dobrze pokazuje mi, że to, jak traktujemy swoje cechy, w tym przypadku według mnie wady, zależy od punktu widzenia. Dlatego wrócę do jednego z pierwszych slajdów, czyli trzech powodów, dla których nie warto mnie dzisiaj słuchać. Bo widzicie, wystarczy zabrać jedno słowo, aby te wady zamienić w zalety. Tak, mam 24 lata, ale dzięki temu bliżej mi do historii, których nie opowiedzą wielcy polscy reżyserzy. Przy okazji, mając 24 lata, wiem, że wciąż szukam swojej drogi, tylko to już mnie nie przeraża. Przepraszam. Tak, półtora roku temu skończyłem licencjat i nie jestem wielkim uczonym, ale dzięki temu bardzo łatwo mi odkopać wiedzę, którą przyswoiłem właśnie półtora roku temu.
I tak dopiero wszedłem do branży, ale dzięki temu nie wpadłem w żaden z utartych schematów, a dzisiaj stoi przed wami trochę naiwny chłopak, który wciąż myśli, że zmieni świat. Chciałem się z wami pożegnać cytatem z jednego z moich ulubionych filmów. W oryginale zaśpiewała go Emma Stone, ale pozwólcie, że oszczędzę wam wątpliwej przyjemności słuchania mojego śpiewu i po prostu go powiem. Zdrowie tych, którzy mają marzenia. Nieważne, jak głupie by były. Dlatego nie bójcie się marzyć i nawet głupio, bo nieważne, jak bardzo ograniczające są wasze przeświadczenia o waszych wadach, mogą okazać się one wielkimi atutami. Dlatego proszę was dzisiaj, takie ćwiczenie, żebyście spojrzeli na siebie oczami waszych najlepszych przyjaciół i zrozumieli to, że to, czego bardzo w sobie nie lubicie, może się okazać waszą przepustką do wielkiej kariery. Bardzo dziękuję.